spoko. Dobrze, tak jak pani przed chwilą mówiła, pani w stałym kontakcie ze swoim odpowiednikiem po czeskiej stronie granicy. Panie, chyba nawet rozmawiałyście przed chwilą telefonicznie. Tak, rozmawiałyśmy przed chwilą. Pani Gabriela Krzywaczkowa jest w tej chwili po drugiej stronie, również w tłumie tych osób, które chcą, żebyśmy otwarli granicę. Przynajmniej na początek dla tych osób, które pracują po jednej czy drugiej stronie. Wiem, że do państwa masa osób zgłaszała się chociażby z telefonami, z pytaniami, z prośbami o pomoc. Co to osoby opowiadały, o co prosiły? No to są za każdym razem dramaty ludzkie. To są osoby, które albo zostały po czeskiej stronie już miesiąc, tam żyją, a ich rodziny są tutaj. To są też osoby, które straciły swoją pracę, bo zostały tutaj po naszej stronie i dostały wypowiedzenia SMS-ami. To są też osoby, które tak naprawdę prowadzą biznesy i są umiejscowione tutaj w Polsce, ale dowożą na przykład pracowników także z Polski. Nie mamy takiej informacji, żebyśmy mogli swobodnie przechodzić w jedną, w drugą stronę. Niestety muszą być wykonane badania, które jak wiemy kosztują i w Polsce niekoniecznie są dostępne. Czesi mogą już w tej chwili przychodzić do nas do pracy? Nie, no. Generalnie, jeżeli chodzi o do obostrzenia u nas w kraju, czy pani miała kontakt jakiś chociażby z wojewodą, czy są jakieś informacje odnośnie tak, tego, jak to będzie wyglądało? Jesteśmy w kontakcie z wojewodą, wiemy, że są prowadzone rozmowy na poziomie rządowym i mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie jakaś dobra informacja dla tych pracowników. Z naszych analiz wykonanych przez Stowarzyszenie OLZA to jest 13 tysięcy, około 13-14 tysięcy osób. Plus rodziny. Plus rodziny oczywiście. Na całej granicy polsko-czeskiej powyżej 30 tysięcy. Ja dziękuję.